witamy w filmie, w którym będziemy rozgrywali rozgrywkę przykładową, rozgrywek, dużo jest rozgrywek. Powiedz czy coś. Cześć. Witamy w gameplay gry Tides of Time, czyli poprzez wieki polska edycja. Ja rozpoczynam, ja nazywam się Nesy Trzewiczek, a ten pan to jest... Rafał Szyma, dzień dobry. Jak was zaraz pokonam na waszych oczach. Każdy sobie graczy po 5 kart na starcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pozostałe sobie czekają na dalszy ciąg. Dzięki. I z tych 5 kart, moi drodzy, musimy wybrać jedną, którą sobie zachowamy, a pozostałe 4 pójdą do przeciwnika. Karty nie chodzą. Karty nie chodzą. Jestem już gotowy, ale kolega... Pokaż, co tam masz. Ja wybrałem dach świata, który pozwoli moje najbardziej licznie wstępujące typy. A ty co wybrałeś? Ja idę w niebieskie i jeśli będę miał ich więcej niż ty, to będę miał 7 punktów. Nie będziesz miał. No to ja ci, mój drogi, podebrałem niebieski i będę podobał po ogrodach, po zielonych. A ty co tam zrobiłeś? Wziąłeś niebieski? Wziąłem niebieski, jeżeli miałbym przypadkiem zestaw jeszcze różowy i żółty, to będę miał 9 punktów. Czy państwo dostrzegają, jak ja szybciej znacznie gram? Ja wybrałem sobie taki ogród, który mi da bonus, jeśli miał więcej koron niż ty. A ja w zupełnym przypadkiem wziąłem sobie koronę. A oprócz tego ta korona daje mi 3 punkty za każdy niebieski, czyli już te 3 punkty na 100% mam. No nieładnie. To ja muszę zrobić tak zwany hate draft, czyli wziąć kartę, która mu się nie przyda, chociaż mi się też nie przyda, ale nie chciałbym, żeby on ją miał u siebie. I tym ostatnim się zmieniamy, pokazujemy, co wybraliśmy. Ja wziąłem koronę, która mi jest na nic i wziąłem sobie ogród. A ja z kolei wziąłem sobie różowego, dzięki czemu będę miał te 9 punktów i zupełnie przypadkiem dostałem kartę, która mi... Muszę jeszcze raz nagrać? Która mi da więcej punktów, jeżeli jedną kartą ugram więcej niż on wygrał jedną kartą. Moi drodzy, jedzie po kolei z punktowaniem. Co tutaj mamy? Za większość w bibliotekach. Ty masz jedną bibliotekę, ja mam jedną bibliotekę. Czy nie masz większości? Panie Motywieju, nic z tego nie ma. Czy pan ma taki system? Za każdy zestaw korona, wieża i łapka. Korona, wieża, łapka. No i 9 punktów z bólem serca ci wpisuję. Tutaj za każdą bibliotekę, masz jedną bibliotekę, dostaniesz 3 punkty za to. Mhm. Wpisuję ci z bólem serca. A ta łapka mówi, za każdy zestaw biblioteka i ogród, tego na szczęście nie masz. I na ostatnią zaczekamy aż będziesz ty policzony. Pewny wynik. U mnie podwój liczbę najliczniej wstępujących typów. Najliczniej wstępują u mnie ogrody. Czyli teraz zamiast ogrodów dwóch, tak naprawdę mam ogrody 4. Tak jest. Teraz ta karta mówi mi, za każdy ogród dostaniesz 3 punkty. A ja mam 4 ogrody, czy dostałem ile? 12. Za większość w koronach, ja mam jedną koronę, ty masz jedną koronę, nic się tu nie wydarzyło. Za większość w zamkach, ty masz jeden zamek, ja mam 0, nie ma większości. I za zestaw taki bogaty, taki zestaw też nie ugrałem psińcom. Wróćmy teraz do tej twojej karty. Za zdobycie największej liczby punktów zwycięstwa z pojedynczej karty. U ciebie największy wynik to było 9, u mnie jest 12, czyli ja mam największy, czyli u ciebie nic się nie wydarzyło. To prawda. Moi drodzy, podsumujemy tą emocjonalną rundę wynikiem 12 do 12, czyli powalczyliśmy i nic z tego nie wyszło generalnie. Co się teraz będzie działo? Teraz bierzemy wszystkie te 5 kart z powrotem. Wybieramy jedną kartę, którą sobie zachowamy. Jedną kartę, którą odrzucamy z gry, nie dobieramy dwie nowe karty. Jedna nowa karta, jedna nowa karta. Proszę, dwie karty nowe dla ciebie. Powiedz, się chwalimy tym, co zostawiamy. Ja postawiłem sobie labirynt potępionych. On mi da 13 punktów, jeśli zabędę po jednym symbolu z każdego typu. A u ciebie co zostało? No ja zbieram ty 3 symbole. Tak jest. Tak jest. I czego się pozbyliśmy? Ja się pozbyłem tej karty, która mnoży wszystko razy 2, a ty pozbyłeś się tej, która daje ci za najwięcej punktów. Czyli takich dziwnych kart się pozbyliśmy. Dlatego, że one mocno mieszają i potrafią mocno zachwiać. Tak, tak jest, to trzeba bezpiecznie. Dobrze. Zaczynamy drugą rundę w takim razie.
Po pierwszej turze postanowiłem sobie przeciwdziałać tej karcie, zestawowi 5 różnych ikon, bo te 13 punktów jest strasznie, strasznie bolesne. No i to był mój błąd, jak się okazało, bo gdyby mi się to udało, to byłoby fajnie. Natomiast jako, że nie dałem rady, to nie dość, że Trzewik dostał te 13 punktów, to jeszcze ja nie uzbierałem wystarczająco wielu u siebie, no nie? Po pierwszej rundzie miałem dwie bardzo potężne karty na ręce. Jedna to była Dach Świata, która podwaja liczbę typów, które posiadam. I drugi Labirynt Potępiony, który daje dużo punktów za cały set. Obydwie są bardzo potężne. Ta karta, która podwaja ilość typów, może tam świetne rzeczy faktycznie wygenerować. Bałem się grać przeciwko Rafałowi, bo jest sprytnym gościem i tą kartę, którą da się bardzo sprytnie zasabotować, jeśli przeciwnik wie, jak się w tą grę gra. Ona jest potężna, ale się wystraszyłem i pozbyłem się jej, żeby nie było w drafcie i stwierdziłem, że zagram bezpiecznie, zagram po prostu na zebranie setów. Przy 6 kartach w drugiej turze i przy 7 kartach w trzeciej turze byłem pewien, że te sety uzbieram. I faktycznie to mi się udało i w 6, 7 turze, i w drugiej, trzeciej turze mi się to udało zrealizować. Ja sobie wybieram kartę, która mi będzie punktowała za korony. A ja taką, która buduje punktuje za zestawy fajnie. Niebieskie i zielone. Fajnie. Ja wybrałem sobie wieżę, bo to była jedyna wieża i to była moja jedyna szansa, żeby to coś zbudować. I w tym samym umożliwiłem tobie zbudowanie wieży, bo to była jedyna wieża w zestawie, o ile się nie mylę. A ty co wybrałeś? Że wygrywasz remis? Ja wybrałem wygrywanie remisów. No, a tam wygrywaj sobie remisy, do woli. Kurka, teraz się zagadałem przed tą kamerą, nie pytam co tam jest na tej twojej ręce teraz. Ja też nie pamiętam sety. No. Ja wiem bibliotekę. Chciałbym to widzę to teraz, niestety. Za każdą, tutaj wszystko się dobrze układa. Dla ciebie gorzej, mam nadzieję? Tak, nie za dobrze to wygląda. Dobrze, też to nie wygląda dobrze. I tutaj wbiłem taką kartę, ja jestem już happy. Już widać uśmiech na mojej twarzy, mam wrażenie. 13 punktów zbierasz. Jadę go. Ile mam oglądalności? Dużo ludzi to ogląda już? Miliard. Jest dużo ludzi? Bardzo. Państwo to widzą. Mam koronę, czyli mam te 5 symboli i teraz dałeś mi jakiegoś badziewia, ale to już mnie zupełnie nie interesuje, co mi tam dałeś. Zapunktujemy się w kierowniku. Za większość ogrodów. Ty masz jeden ogród, ja mam jeden ogród, ale ty masz tą głupią kartę, która ci daje wygrywanie remisów, czyli dostajesz 7 punktów, ponieważ jednak to wygrałeś. Następnie to masz za większość w koronach. Masz jedną koronę, ja mam dwie korony, czyli tutaj nic. Za większość, ty we wszystkie większości poszedłeś. No bo wygrywasz remisy bardzo sprytnie. Za większość łapek masz dwie łapki, ja mam jedną, masz 7 punktów, ty mnie to masakrujesz. Potem masz tą kartę, która ci działa, że wygrywasz remisy, ona ci na tych trzech kartach ładnie zagrała. Całkiem to pan sprytnie zaplanował sobie. Tutaj za każdy zestaw biblioteki i ogrodu. Masz taki zestaw, masz 5 punktów. Ty o co tu wyciągnąłeś wszystko? Ja tu się przemądzam przed kamerą, a tutaj i tam na szczęście cię wyblokowałem z zamkiem, prawda? Tak, prawda. Zero. Ja ten słynny zestaw, tutaj się do kamery uśmiechałem, że mi się udało urobić, czyli mam ogród, łapkę, wieżę, bibliotekę i koronę, 13 punktów spadło z nieba, ale potem już byłem troszkę mniej skoncentrowany. Za każdą koronę, mam dwie korony na szczęście, bo mi tutaj jedną podarowałeś, mam 6 punktów. Za większość biblioteka, mam jedną bibliotekę, ty masz dwie, czyli większości nie ugrałem. Za każdy ogród, mam jeden taki ogród, czyli to są 3 punkty dla mnie. Za każdą bibliotekę, mam jedną bibliotekę, 3 punkty dla mnie. I za większość w towerach, mam jednego towera, to masz 0 towerów w bracie, czyli to jest 7 punktów. Wygląda to przepięknie, to się na pewno kamerujesz, tam jest recording nagrany. Ty masz 19 punktów, a ja mam 19, jeszcze 6, 25, jeszcze 7, to mam jakieś 32. Coś po tego, no? Tak wyglądałem po drugiej rundzie i co teraz się dzieje? Wbieramy karty, te 5 nowych, ta karta z reliktem zostaje na przyszłą turę. Proszę, ale to proszę to ładnie się do kamery, ładnie to proszę to zrobić. Pięknie pan to zrobił teraz. Ponownie, jedną kartę wyrzucamy z puli, jedną kartę zachowujemy na zaś.
jeszcze, tak. I dobieramy dwie nowe. Tak? Moje dwie? To ja wyrzuciłem coś, co daje za większość, bo się boję tych twoich wygrywania remisów, więc ja pozbyłem się karty, która punktuje za większość. A ty czego się bałeś? A ja wyrzuciłem niebieskie karty. Też za większość. O, zaskoczyłeś mnie, zupełności. I co zachowałeś? Ale remisy. Wygrywanie remisów, tak właśnie czułem. To jest dziwne, że to wyrzuciłeś. A ja sobie z kolei karty, która punktuje za większość, zachowałem u siebie, żeby ona do ciebie nie dotarła. Mhm. Przykładam to sobie reliktem i jedziemy trzeciofinałową rundę. Po drugiej turze, gdy postanowiłem to olać, no było już za późno. Także ten strategiczny, można powiedzieć, błąd po pierwszej turze kosztował mnie zwycięstwo. Na koniec drugiej rundy widziałem, że Rafał gra na remisy, więc postanowiłem wyrzucić z zestawu jak najwięcej kart, które pozwalały punktować za większość kart. Dlatego wyrzuciłem z zestawu kartę, która dawała za większość czegokolwiek innego, a sam kartę za większość wiesz sobie w budowę, mimo że wcale nie chciałem. Ale nie chciałem na pewno, żeby Rafał ją miał, bo wiedziałem, że będzie grał na tą kartę, która dawała mu wygrywanie w remisach, więc pozbyłem się dwóch z pięciu kart, które punktowały za remis, za przewagi i to sparyżowało jego kartę, która dawała mu wygrywanie tych przewag. Słuchajcie, i teraz uwaga, popatrzcie. Tu jest jedna biblioteka, tu jest druga biblioteka. Są tylko trzy biblioteki w grze. Ja potrzebuję tej biblioteki, żeby tego sta zrobić. Więc wybór tutaj dla mnie jest dość teraz brutalny. Trzeba być bardzo skoncentrowany podczas rozgrywki. Widzę, że ty też zacząłeś tak tutaj się rozglądać. Ty mi się nie rozglądaj, chłopie. Co ty tutaj mam? Jakie tutaj, co tu się dzieje, zadzieją? One się bardzo niedobrze zadzieją zaraz. Jesteśmy? Mhm. Więc ja wybrałem tą trzecią bibliotekę, żeby ona u mnie wylądowała i ona będzie mi punktowała za ogrody. Nie, może ci nie zapunktować za ogrody. A ty za większość korn. Dobrze. Ja wybrałem kartę z rączką, która mi punktuje po symbolu niebieskim i zielonym, czy tym się combo zrobi, a u ciebie co się wylądowało? Też rączka. I ona ci punktuje za wieżę, tak? No to ja teraz sobie zagram bezpiecznie. No to zagrajmy coś takiego. Teraz zaczniemy kciuka w dół, jak już tak długo zamula, że panu się. Proszę kliknąć, że do góry bardziej. To się wykadruje. To się wytnie. Dobrze, wymieniamy się kartami. Ja wybrałem sobie wieżę, tym samym mam komplet pięciu symboli, jestem bezpieczny z tą moją kartą. A co wybrałeś? Za większość w typach występujących tylko na jednej karcie. No to ja mam na razie 5 typów, a ty masz na razie. Ja też będę miał 5 typów. 4 typów. No tutaj to już mi taki bardziej trochę dałeś. Masz świadomość tego? No tak, trochę się starałem właśnie. No. To już takie jest niezbyt dla mnie fajne. Ja tylko znowu się zakoncentrowałem i nie pamiętam, co ci dałem. Proszę się skoncentrować, jak państwo grają w tą grę. Trzeba pamiętać, co się przekazuje przeciwnikowi. No zachowam to, ale to już jest taki frajerski, mówił troszeczkę. Mam ogród i zakażę. No to już tak troszkę się posypało wszystko. Dekoncentrowałem się. Panie Rafale, proszę mi powiedzieć, co tam pana słychać? Za każdy zestaw trzech dostaję 9 punktów. Jakiego? Dostaję te 9 punktów. Dostajesz go? Tak. Bo ci puściłem roczkę? Nie zwinąłeś mi wieży. Oj, mój błąd. 9 punktów. Mhm. Dalej, wygrywanie remisów to ci nie daje punktów. Nie daje za większość żółtych. Koron. Ty ja masz mam żółtych, dwie korony. Nie ma, w dumie wykolegowałeś. Tutaj, za większość. Wykolegowałeś ogrodów. Mnie w roślinkach. Ja mam dwie roślinki. Za każdy typ, którego nie posiadasz. No to bracie, masz wszystko przecież. No tak, no potrzebowałem tego, żeby tutaj. Albo tutaj wziąć 3 punkty, albo tutaj 9, nie? Zgadza się. Za każdą koronę. 3 punkty.
I za większość typach występujących tylko na jednej karcie. Ja takich typów masz mam 4. 1, 2, 3, 4, 4. A ty masz? 4. A ja mam mniej, bo tutaj mi się podwoił. Masz 4 ja pewnie, czy nawet w ogóle 3. Czy masz to? Czyli 8 masz punktów. 8 punktów dla ciebie. Dobrze. Ja tutaj, jak zwykle przed kamerą, chciałem się pochwalić, że pięknie poszło i mam tutaj 13 punktów. Ponieważ zrobiłem całego seta, prawda? To jest to. Thanks. Za większość w wieżach, ja mam jedną, ty masz jedną, tutaj niestety nie ugrałem w większości w wieżach. Za każdą wieżę 3 punkty, więc mam te 3 punkty z tego. Za każdą bibliotekę 3 punkty, mam jedną bibliotekę 3 punkty, bardzo dziękuję Państwu. Za każdy ogród mam 2 ogrody, czyli 6 punktów dla mnie. Za każdy zestaw, mam jeden taki zestaw, to jest 5 punktów. I za każdą łapkę, jedna łapka 3 punkty. No tutaj Panie Rafale, widać, że krótkowo na trochę tą grę się natestowałem. Jest ile tutaj? 20 dla Ciebie. A dla mnie jest 13, 16, 19, 25, 30, 33. Sumujemy overall wyniki, ale nie będziemy tego robili, ponieważ to jest strasznie skomplikowana matematyka. Dość powiedzieć, że po prostu no, zwycięstwo zasadnie kwestionowane. I tak wygląda Tides of Time, poprzez wieki gra draftowa, gdzie trzeba popatrzeć, co przeciwnik wybiera. Tutaj się zagapiłem i Ci to puściłem niestety, ale ja udało mi się tą zbierać i tutaj z tym trochę Cię dojechałem. Dziękuję pięknie. Dzięki.